Chciałem sobie pozwolić na recytowanie w sumie pierwszego akapitu, który otwiera Księgę Pamięci. Ciberdat bielskiego rabini ma nadzieję żyć. Każde miasteczko w naszym regionie miało jakiś przydomek, czy to chwalebny, czy obraźliwy, czy też po prostu ku upamiętnieniu jakiegoś wydarzenia. Nie będę zatrzymywał się przy nazwach innych miasteczek, to nie jest interesujące. Opowiem o naszym miasteczku. Miało charakterystyczny przydomek, Die Seidene Torbe. Torbę to torba biedaka, zajd to jedwab. Oznacza to, że nie było w Bielsku bogaczy, byli biedacy, ale ci biedacy byli z jedwabiu. Sakwojarz miał podarty, zniszczony, ale jedwabny. A dlaczego tak nazywano nasze miasteczko? Ponieważ nie było znane z bogactw, nie wyróżniało się w produkcji przemysłowej. W wielu mniejszych miasteczkach były fabryki niewielkie z branży tekstylnej czy też innej. Ale były one w porównaniu z bielskim osadami bogatymi. Nasze Dizajde Torbę miało natomiast reputację i splendor. Słynęło z serdecznych stosunków między ludźmi, z czystości miasta, kształtu pięknych ulic i z instytucji, które Bielsk powołał, zewnętrznej wspaniałości kulturowego bogactwa, na które pracował. W tym Bielsk przewyższał zamożniejsze miasta i dlatego nazywano to miasto Die Seidene Torbe. Nasze działanie, naszego stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach jest wszechstronne. My staramy się też ocalać pamięć o różnych aspektach naszej historii. I Księga Pamięci Żydów Bielskich to nie pierwsza Księga Pamięci. Teraz będzie fragment od osoby z boku, zupełnie niezwiązanej z Bielskiem, żydowskiej śpiewaczki Brachy Zefiry. To taka kultowa w muzycznej kulturze osoba dla Żydów, która koncertowała w Bielsku w 1930 roku razem z kompozytorem i pianistą Nahumem Nargi, przyszłym swoim mężem. Ona porównuje Bielsk w kontekście Łodzi i Białegostoku. I Bielsk wypadł i publiczność bielska, i samo miasto lepiej niż te dwa duże miasta. Cała droga do mojego noclegu w Bielsku wydawała się lśniącą ścieżką, prowadzącą ku świętu i świętości. W bielskich ulicach było coś, czego nie miały inne wcześniej odwiedzane przez mnie miasta. Tu wszystko było białe i czyste. Czasem zdawało się mi, że Bielsk jest miastem ludzi rozpieszczonych, którzy nawet w ubóstwie nie mogą ścierpieć brudu, ponurości i posępności. Jakby ciągle byli zajęci pucowaniem swojego miasta i sprzątaniem podwórzy i osiedlowych uliczek. A jak opisuje sam koncert w Bielsku? W większości miasteczek na mojej trasie każdy występ był niekończącą się męką. Wszystko wykonywali dorośli, podczas gdy młodzi służyli mi za posłańców i posługaczy. Podczas przygotowań do występu młodzież niemalże zarażała się ponurą obojętnością, którą dorośli nie zawsze umieli przezwyciężyć. W Bielsku wszystko było inaczej. Wszędzie dawało się odczuć młodych i można wręcz powiedzieć, że to młodzież kierowała wszystkim, co działo się wokół mnie. Zaś starsi słuchali i zachowywali się, jak przystało na uroczystość Zgromadzenia Ludowego. I to także jest miarą wysokiej kultury narodu, wzajemny posłuch pokoleń, ojców i synów. Na ulicy Mickiewicza, Jagiellońskiej, Kopernika i Kazimierzowskiej właśnie, więc jesteśmy bezpośrednio w miejscu, w którym bielscy Żydzi zostali zamknięci gorącym latem roku 1941. Zostali stłoczeni, znaczy w tym kwartale ulic, gdzie również mieszkali chrześcijanie, ci chrześcijanie zostali wysiedleni, a w ich miejsce ze wszystkich zakątów Bielska osiedlono tutaj Żydów, ponad 3000 osób. Ścisk był, jak sobie Państwo możecie wyobrazić, nie było bloków, niewielka drewniana zabudowa, wąskie uliczki, więc ciasnota była niesłychana, szerzyły się choroby, głód i tak przez kilkanaście miesięcy. Ta księga ukazała się niemal dokładnie w dniach likwidacji bielskiego getta, 75 lat dokładnie po likwidacji bielskiego getta. Od 2 listopada do 11 listopada 1942 roku Żydzi bielscy zostali w ciągu kilku dni zamknięci do bydlęcych wagonów i wysłani przez Białystok do
do obozu zagłady w Treblince, który był obozem właśnie zagłady, a nie pracy, to znaczy kilka godzin po wysiadce z takiego pociągu trafiało się do krematorium. Jest to straszne miejsce, chociaż położone w przepięknym lesie dzisiaj. Właśnie wszystko zostało spalone przez wycofujących się Niemców. Tam spłynęli również Żydzi białostoccy i warszawscy. Więc... Rozdział o zagładzie to jest mniej więcej około 100 stron w tej księdze. Mimo tego, że zagłada w ten czy inny sposób jest obecna niemal w wszystkich wspomnieniach, bo trudno jest pisać o historii własnej społeczności, nie mając pamięci tego, co się stało z najbliższymi. Chciałem jeszcze powiedzieć, że po wojnie do Bielska część Żydów wróciła, znaczy ci, którzy ocaleli, to było około 100 kilkudziesięciu osób łącznie. Większa część ocalała paradoksalnie dzięki temu, że zostali wysłani przez Sowietów na Syberię między rokiem jesienią 1939 a czerwcem 1941 roku. Między innymi właśnie pokazywałem wcześniej rodzina Freidkesów, a współautorzy tej księgi. Ocalili właśnie dzięki temu, że w 1941 roku to będą jednym pociągiem z moją rodziną. Zostali wysłani ze stacji kolejowej w Bielsku do kraja udajskiego i tam ocaleli. Inni Żydzi, to zupełny cud, ocalili w obozach zagłady. Myślę, że to łącznie około kilkunastu maksymalnie bielskich Żydów, którzy przyszli między innymi Auschwitz. Oni wrócili po 1945 roku, ta garstka. Najczęściej to były powroty na kilkanaście miesięcy. Znaczy, pogrom kielecki w 1946 roku sprawił, że ta garstka bielskich Żydów, która ocalała, wyjechała. Mimo tego, że do lat późnych 50. jest fenomen Bielska na tle innych miast polskich, które wcześniej miały większą, mniejszą część żydowskich mieszkańców. Mianowicie Bielsk do późnych lat 50. miał jeszcze kilkudziesięciu żydowskich mieszkańców. To było pewnie kilkanaście rodzin, którzy wyjechali już właśnie po roku 56. Natomiast pod tym względem Bielsk był rzeczywiście fenomenem, bo to miasto bezpieczne na tle innych miast okolicznych. Dlatego ci Żydzi, na przykład Siematyccy czy Dochiczyńscy, którzy ocaleli po roku 45. przenieśli się właśnie do Bielska. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tylu Was przyszło. To jedna rzecz. Druga rzecz, z której się bardzo cieszę, to to, że ta księga w końcu została ukończona i potrafi pod strzechy, jak to przysłowiowo się mówi, do tych osób, które będą chciały, żeby tam trafiła. Bielsk Podlaski, co by nie powiedzieć, nie byłby takim miastem, jakim jest teraz, gdyby nie społeczność żydowska, która setki lat temu, dziesiątki lat temu tutaj żyła i swoje piętno zostawiła. Mówię tu w tym takim pozytywnym znaczeniu tego słowa piętno. Przed wojną połowa mieszkańców miasta to byli Żydzi. Byli wśród nich samorządowcy, byli wśród nich lekarze, byli wśród nich nauczyciele, byli wśród nich przedsiębiorcy i to właśnie oni tworzyli to miasto razem ze swoimi sąsiadami Polakami, razem ze swoimi sąsiadami Białorusinami, Ukraińcami. Dzisiaj świat wygląda trochę inaczej. Miesiąc temu odsłanialiśmy tablicę Placu Pamięci Bielskich Żydów w 75. rocznicę wywożenia ich do obozu w Treblince. Po prostu my jako mieszkańcy Bielska Podlaskiego nie mamy prawa zapomnieć o tym, że tacy sąsiedzi tutaj byli. Bardzo się cieszę, że swój kamyczek też tutaj do tej książki dorzuciłem. Jako burmistrz miasta mam prawo wspierać różne inicjatywy i ta inicjatywa bezwzględnie na to zasługiwała, żeby ją wesprzeć. Ale jeszcze jedna taka sugestia, znaczy nie sugestia, reminiscencja. 3 miesiące temu przyjechał do Bielska pan Alon Zachawi ze znajomymi, z rodziną z Izraela. Dzięki Facebookowi zaczepił mnie, zapytał, czy do Bielska warto przyjechać, czy jest tutaj coś ciekawego do zobaczenia. I tak było, że około roku sobie tak od czasu do czasu do siebie pisaliśmy. Poinformowałem kolegę Dariusza, że taki pan do mnie przyjedzie i pewnie dobrze byłoby, żeby się spotkał, bo kto więcej o niż pan Dariusz na temat historii Żydów bielskich wie. No, rozmowy nie były lekkie, bo pan Alon tylko po angielsku, pan Dariusz po angielsku trochę mniej, więc musiałem robić za tłumacza, ale dało się i okazało się co ciekawego, że w tej oto książce
są również wspomnienia kuzynki pana Alona Zachowiego, Małki Goldweiss. I dziadka również. Także jaki ten świat czasami bywa pokrętny. Ktoś powie, że Facebook to zło, czy coś takiego. Nie, jeżeli będziemy dobrze z niego korzystali, to jest dobrodziejstwo. Tak jak wszystko, co nas otacza, jeżeli będziemy dobrze z tego korzystali, to jest dobrodziejstwo. Także z tego, co wiem, bo niedawno też wymieniłem się informacją, książka już została wysłana, tak? Jeszcze nie dotarła, ale już została wysłana. Także na pewno jest miło, jeżeli osoby związane z Bielskiem Podlaskim, a mieszkające dzisiaj hen daleko, o nas, mieszkańcach obecnych, dobrze mówią. A dzięki takim osobom jak pan Dariusz, jak pan Wojciech, to mówią dobrze. I cieszmy się z tego, że tacy ludzie trafili nam się w Bielsku Podlaskim. Trzeba to doceniać. Wielki szacunek dla panów za to, co zrobiliście. Natomiast ta księga nie byłaby tak bogata w warstwie ilustracyjnej i warstwie informacyjno-faktograficznej bez potomków bielskich Żydów. Znaczy w ciągu ostatnich 7 lat w korespondencji z nimi około 2000 maili wymieniliśmy. To są ludzie, którzy mieszkają, są w drugim albo w trzecim pokoleniu bielszczanami. Znaczy oni się już nie urodzili. Znaczy część się urodziła, o tym powiem za chwileczkę, ale jednak większość to są potomkowie dzieci albo wnuki bielszczan. Najczęściej mieszkający dzisiaj w Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych. Dzięki nim mamy fantastyczny, bardzo unikalny materiał ilustracyjny, znaczy ze 160 kilku fotografii, jakie są w tej księdze. 1/3 pochodzi z oryginalnego wydania, a ponad 100 to są unikalne, najczęściej po raz pierwszy publikowane zdjęcia właśnie z archiwów domowych wygrzebane od tych właśnie potomków bielskich Żydów. Bez nich ta książka również nie byłaby tak ciekawa. Tutaj na ostatniej stronie okładki państwo widzicie grupę bielskich dzieci pochodzenia żydowskiego. To jest zdjęcie z lat 30. To jest rodzina Freidkesów. Nachum Freidkes, jego siostra Gitla z domu Freidkes, również napisali tekst na potrzeby właśnie tego polskiego wydania. Są ich wspomnienia. Oni przeżyli wojnę na Syberii, zostali wywiezieni w 1941 roku do kraja altajskiego. Dzięki temu paradoksalnie, tak jak jeszcze kilkadziesiąt innych Żydów bielskich, uratowali się przed zagładą. Więc udało się z nimi skontaktować kilka lat temu. Oni wprawdzie już nie piszą po polsku, natomiast świetnie mówią po polsku. I tekst powstał po angielsku, ale to też jest bardzo ciekawy tekst. A żeby jeszcze było fajniej, to napisałem przedwczoraj maila do pana Nachuma Freidkesa i jego siostry Gitl. Dzisiaj dostałem odpowiedź, dosłownie już przed spotkaniem, że oni się bardzo cieszą. Ja szczególnie kiedy pisałem tego maila, nie wiedziałem, czy oni jeszcze żyją. Są bardzo wiekowi ludzie. Więc oni się strasznie ucieszyli, że ta książka się po tych długich pracach ukazała, więc niebawem odpowiednia przesyłka zostanie wysłana do Izraela.